Chciałabym zachęcić wszystkich pacjentów do zadbania o dekolt przed latem, bo to jest taki temat trochę może nie najbardziej popularny, a rzeczywiście kobiety latem chcą odsłonić swoje ciało, chcą pokazać, że jest młoda nie tylko twarz, nie tylko szyja, ale również dekolt. Więc tutaj mamy bardzo dużo do zaproponowania. Możemy zaproponować terapię fotodynamiczną, która pięknie radzi sobie z fotouszkodzeniem u tych pacjentów, którzy cierpią na przebarwienia, na jakieś drobne naczynka i ta zwiotkość skóry jeszcze nie jest duża. Możemy zaproponować nasz laser halo, czy w ogóle lasery frakcyjne, a szczególnie te, które mają przynajmniej dwie długości fali, bo one wtedy działają po prostu skuteczniej. Do tego jako uzupełnienie mezoterapia i na przykład świetnie tutaj sprawdzi się kolagen, szczególnie jak mamy skórę już z wiotkością, z brakiem napięcia, a potem uzupełnieniem może być mezoterapia kwasem hialuronowym. I do tego oczywiście odpowiednia pielęgnacja pozabiegowa, oparte o kremy rozjaśniające, o kremy odmładzające. Nie zapominajmy, że retinol można stosować nie tylko na twarz, ale w niższych stężeniach również na szyję i dekolt. I tutaj będziemy mieli do czynienia z piękną przebudową skóry.